Czas rozpocząć sezon 2023-2024 naszej kariery Manchester United. Czas na pierwsze starcie z Wolverhamptonem. Czas na pierwszy test Bartka Kostuchy jako trenera Czerwonych Diabłów. Czy rozpoczniemy ten sezon udanie? Czy rozpoczniemy od zwycięstwa? Czy niestety będziemy musieli doznać smaku porażki? Dowiecie się, oglądając dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do oglądania, subskrybowania, lajkowania. No i co? Lecimy z pierwszym meczem w tym sezonie. Gramy na Old Trafford. No i pierwsza nasza akcja. Marcus Rashford, lewą stroną boiska, wchodzi w pole karne, podaje do Hojlunda. Rasmus Hojlund. No jak to w Premier League, Hojlund jest nieskuteczny. Szczerze tylko widzę mistrzów. W Premier League na razie nie potrafi. Kolejny atak sunie Manchester United. Podanie do Amada Diallo. Tem się przedziera. Wygrał pojedynek z Kilmanem. Amad Diallo. No i Iworyjczyk strzela pierwszego gola w tym sezonie. A to będzie mój talizman, ja to wierzę, że Amad Diallo to będzie ten piłkarz, na którego postawię ją w przyszłości. Zrobi mega karierę. Prowadziłem 1-0, ale niestety wilki wyrównują. Ja mam wrażenie, jak zobaczycie na tych meczach, że ten Andre Onana w tej FIFA to jest taki trochę pachołek. Kolejna akcja Antony. Antony wszedł za Diallo, Antony podał do Fergusona, ten do Garnacio. Garnacio strzela, ale nie ma gola jeszcze Antony. Antony, do Fergusona i ten niestety trzymam L2, nie wiem po co. Niestety powiem Wam tak, tutaj mamy akcję ostatnią, Wirz do Fergusona i tutaj Evan Ferguson doznał kontuzji, która wykluczy go aż na 7 miesięcy, ale Florian Wirz strzela gola w debiucie i daje zwycięstwo. Bardzo ciężki mecz na Old Trafford, ale wygrywamy dzięki bramce utalentowanego niemieckiego pomocnika, ale niestety Evan Ferguson 7 miesięcy, dopiero co go kupiłem, wypada na 7 miesięcy. To jest tragiczny debiut, no co mogę Wam powiedzieć, no szkoda, bo to jest 7 miesięcy zmarnowanych, brak rozwoju kompletnie i masakra. Zastanawiałem się, czy kupić jakiegoś napastnika, a tak stwierdziłem, no nie mam takiego napastnika, którego chciałbym kupić, więc potem przywołam z wypożyczenia Charlie'ego McNeila. No cóż, będziemy mieli napastnika 61 overalla, ale Rashford czasami też może zagrać na szpicy. No i w tym meczu damy Antonego, damy Wirca, no bo nie zadbałem o kondycję mojego zespołu, to jest bardzo ważne. To na pewno musi być jeszcze bardziej ważne, jak na przykład gracie sobie karierę z kimś League One, czy League Two, czy Championship, bo tam wiecie, mecze co 3 dni, no to tą kondycję trzeba bardzo tam dbać, bo będzie, to jest dramat potem. Ale dobra, gramy z Tottenhamem, ładny ten stan wygląda. Na razie Tottenham atakuje, pierwszy strzał obrony przez Onana, kolejna akcja, Son kapitalna i znowu Andre Onana broni. No w tym meczu Kameruńczyk na razie jest naszym bohaterem. Druga połowa, no naprawdę słabo gramy w tym meczu, ale jest Marcus Rashford. Co zrobi Anglik, lewa strona boiska? No Rashford, powiem Wam, tak mi się na razie gra średnio. Tak jego forma w rzeczywistości. Podaj do Hojlunda i tym razem Rasmus Hojlund trafia do bramki. Hojlund, Hojlund, Hojlund. Mamy go. Rasmus Hojlund, pierwsza bramka w Premier League. Chociaż w rzeczywistości by tak mógł też strzelić w końcu. Bo widzę mistrzów nie ma z tym problemu, ale w meczu ligowym tu jest naprawdę wielki problem. Ładnie to wykończył Rasmus Hojlund, mamy gola, prowadzimy. Szczerze nie wiem czemu to zostawiłem, nie przeklikałem, no ale to ja. Zobaczmy tą bramkę. No to jego pierwsza bramka w Premier League, zostawmy to. Kostucha się cieszy, wow, panowie, super. I dobra. Ja tu zmiany od razu robię, bo to będzie dalsza część klipu. Nie wyciąłem tego, wprowadzam Mitomę. Wprowadzę Bruno i damy McTominaya. Rozpoczynamy od środka. Tottenham rozpoczyna. No i czas dalej. 1-0. 68 minuta, więc późno. No i Tottenham ma swoją akcję. Tutaj chyba Bissouma. No to nie wiem co robię w tej obronie. Podaję do Sona. Tutaj Dalot minięty. Son. Co zrobi Antonio Silva? No nie wygra z nim pojedynku. Dalot też. No i Son strzela taką piękną bramkę. No jak mogliśmy w tak fatalny sposób stracić gola? No to widać, że to jeszcze Manchester United, jego obrona. Gram w obronie jako nie w rzeczywistości, czyli fatalnie. No i niestety bardzo szybko tracimy to prowadzenie. Się nacieszyliśmy, aż 3 minuty. Wow. Ale dobra, piłkę zostaje Mitoma na lewej stronie. Mitoma, co zrobi Japończyk? Mitoma. Kółeczko. Mitoma nadal przy piłce, ale tutaj Polo nabrał. Mitoma podaje do Bruno, niestety nie, ale Mount powalczył. Mason Mount do Bruno. Bruno w polu karnym. No i szybko znowu prowadzimy, no. Naprawdę te ostatnie minuty, mały roller coaster. Ostatnie 6 minut, 3 bramki. No i prowadzimy 2-1. W ogóle niewidoczny jest ten wynik Tottenhamu.
Czy to się tak rozmazało? Chyba się rozmazało, ja pitole. 1-2, ale naprawdę z grafiką w tej grze EA ma problemy. Zaraz wam pokażę w innym meczu dlaczego. I będę musiał o tym pamiętać przy każdym meczu, jaki będę rozgrywał, by patrzeć na tą, jaką mamy pogodę na stadionie. Bo następny mecz gramy z Nottingham Forest i tu będą bardzo ciekawe rzeczy. Ale dobra, Antony Elanga odszedł z Manchesteru i jakoś gra. Jest lepszy niż Antony. Ja niego nie trzeba było wydać 95 milionów funtów. Dobra, Diallo, grasz czy nie grasz? Ja na Diallo mam stawiać, więc musi grać. Tutaj damy komuś zagrać, co to tak patrzymy na ławeczkę. McNeila na ławce damy. A co może zagrać Czani McNeil? Może on być jakimś objawieniem. 61 overalla, wiecie. W ogóle wpadł mi na pomysł jeden transfer, który nie dokonałem w tym odcinku, bo już mi wpadł na zakończenie tego odcinka. Środkowy pomocnik. W cholerę mam tych środkowych pomocników, ale kto wie, kogoś może sprzedam w zimie. No i wtedy może go kupię, bo to by była taka perełka, którą bym grał cały czas. Bo to jest jednak perełka francuskiej piłki, tyle wam mogę powiedzieć. Jeśli się domyślicie, środkowy pomocnik, młody, bardzo talentowany. Nie powiem wam klubu, to już będzie wiadomo. No i gramy z Nottingham Forest. Mamy pierwszą akcję, Højlund, no ale broni. No i w ogóle bramkarz Nottingham miał mecz życia, ale zobaczcie na to, jak pada cień na tym boisku przy tej pogodzie. No i jej fatalnie, nie wiem, EA Sport FC to taka, patrząc na to, jak to wygląda ta gra i ogólnie, no to zdarzają się takie rzeczy. No w poprzednich FIFAch, nawet jak był cień, to nie było tak, że nie było prawie nic widoczne. To słońce też jest fatalne. Ja na pewno nie będę grał, starał się grać nie na pogodzie, lekkie zachmurzenie. No bo szczerze, no zobaczcie, jak to wygląda. No przecież to graficznie fatalnie wygląda. I będę musiał jakoś kombinować z tą pogodą, żeby tak nie było. Najlepiej by słońca grać, szaro-buro, jak w Anglii. No ale to jest dramat. Højlund, kolejna akcja, strzał zablokowany. Tutaj Kamavinga, Højlund. Do Bruno, no i znowu broni ten grecki bramkarz. No w ogóle ten Vlachomidas miał jakiś mecz życia, mecz kota. Ale my atakujemy dalej, Højlund do Diallo, Amad Diallo, to jest pan piłka, strzela, ale nie ma gola. No Amad Diallo, to będzie mega piłkarz w tej karierze. Ja będę go stawiał, to jest taka moja perełka. Ponad do Rashforda, Marcus Rashford w polu karny. No i co, nie trafia, no bo on nie trafia. Tak w ostatnim meczu miał taką setkę i też nie trafił z Luton. No naprawdę, Marcus Rashford jest fatalny w tym sezonie, jak cały Manchester United, ale jest Amad Diallo, podaje do Bruno, Bruno Højlunda, Højlund broni Vlachomidas. Dobry ten Władek, wam powiem, naprawdę Władek daje radę, trzyma poziom, a my lecimy z kolejną akcją. Amad Diallo tutaj przejmuje piłkę, podaje do Bruno Højlunda, Højlund, jest w końcu bramka. Mam wrażenie, że więcej minut dodaje ten sędzia, tutaj plus 2 minuty, zazwyczaj była 1 minuta. W ogóle oglądałem odcinek u jednego youtubera, miał plus 8 po 10 minucie, byłem w szoku. Jestem ciekawy, czy tyle dostanę kiedyś. Kolejna akcja, Højlund, Bruno, no i zablokowany jeszcze. No i w tym meczu na razie jest 1-1. Mamy kolejną akcję, Florian Wirtz, podaje do Casemiro, tem do McNeila. I właśnie Charlie McNeil miał szansę, ale i nie wykorzystał. Charlie, why? Tell me why. No niestety. Kolejna akcja, Manchester Casemiro, Florian Wirtz, Wirtz w polu karnym i znowu. No ten Vlachomidas ma mecz życia. Często bramkarze przeciwko United mają mecze życia. Tutaj dojdzie 2 minuty. No i co? I lipa. Remisujemy z Nottingham Forest 1-1 i czas na kolejny mecz. Ostatni w tym odcinku. Piątka od Arsenalu. No Arsenal to Arsenal. Dobry skład. Saka Martinelli, Bukaya Saka, kurde, to jest taki fajny piłkarz. Ale cóż no, Amad Diallo, Højlund, Rashford, damy Antonego. Ostatnio dobrze gra. Tutaj mamy, kogo tu jeszcze damy? Damy Garnaccio na ławkę? Nie, Mitome, Gomesa na ławkę. Eriksena może sprzedam. Ja chciałem go sprzedać i może go wymienię na tego właśnie mojego piłkarza, czemu by nie. No i dobra, mecz z Arsenalem na Emirates. Możecie się domyślić, dlaczego piątka od Arsenalu jest w tytule. Lecimy, no. Czas na kolejne ważne spotkanie. No i rozpoczynamy go od akcji Jeremy'ego Frimponga. Jeremy Frimpong w polu karnym do Antoniego. A Antony lewa noga nie trafia, nic nowego. Arsenal atakuje, Bukayo Saka. A tutaj nabrał Lucas Shaw'a jak nie wiem co. Bukayo biegnie prawą stroną boiska. Bukayo Saka w polu karnym podaje do Odegaarda. No Onana tam, nie wiem co on, kurde, nawet nie tańczy. Onana. Ej, sorry.
Ostatnio się łapię, że na łapię, że na nagraniach mówię nie czasami jak wsiur, a nie chcę mówić jak wsiur. No i niestety przegrywamy 2-0, muszę trochę inaczej mówić. No Gabriel Jesus do mnie dzwoni, ale ja nie odbieram. No szkoda, no. Tutaj coś ma zacięcie, ale mamy akcję. Højlund. Oczywiście nie w bramkę, bo Rasmus Højlund. Dobra, jest młody, w końcu zacznie strzelać jak Erling Haaland, ja o tym wiem. Ale z 2-0 i na razie, no, ta skuteczność. Jak samo z Nottingham Forest, tam powinniśmy wygrać. Varane wygrywa piłkę ponownie do Antonego. Antony fajnie mi się nim gra. Højlund do Bruno. Bruno w pół karny, nasz kapitan strzela i mamy gola na 2-1. Jest dobrze. Jest jakaś bramka kontaktowa, więc może złapiemy jakiś kontakt. Końcówka pierwszej połowy, zobaczcie to podanie do Antonego z rzutu z autu. Antony, Højlund, no i dlaczego ty tego chłopie nie trafisz? Dlaczego nam to robisz, duński napastniku? No przecież, no my przez to, że nie wykorzystujemy sytuacji jak Manchester w rzeczywistości i tracimy kolejną bramkę, jest 3-1. No ja nie wiem, no Højlund, no ogarnij się, bo McNeilem będę grał. To by było dopiero. 3-1. Przegrywamy, rozpoczynamy od środka. Florian Wirtz podaje do Casemiro, ten do Mitomy. Rashford też gra fatalnie. Jak ten Rashford jest fatalny, wam powiem. Ostatnio grałem karierę Manchesteru, to Rashford był genialny, to jest fatalny. Podaje do Floriana Wirtza, uwielbiam grać Wirtzem, podaje do Højlunda. No i teraz Rasmus Højlund trafił. Dlaczego nie trafiłeś, jak było 2-1? No powiedz mi, dlaczego? Tell me why. Ale Arsenal rozpoczyna od środka, tu jest Odegaardzik, podaje do Saliby. Saliba do Tomiyasu, Tomiyasu do Saka, ten do Tomiyasu, ten do Partey'a, Saka do Saki, no a Thomas Partey, prawa strona boiska, jeszcze środkowy pomocnik defensywny zrobi naszą obronę co chce, podaje do Odegaarda, który kompletnie nie pilnowany, Onana piłka w niego, ten gdzieś odlatuje, ja nie wiem, do Kamerunu leciał, no i ogólnie przegraliśmy to spotkanie 5-2 tutaj, ale też Onana nie broni, no piątko od Arsenalu i możemy kończyć ten odcinek. Początek sezonu taki umiarkowano słaby. No były dwie wygrane, remis, który powinien być wygrany, tam blamasz od Arsenalu. No, piąteczka, można powiedzieć, i koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że w tym tygodniu nagram jeszcze kolejne dwa, więc was zapraszam. No nie wiem, kiedy one się pojawią, w które dni, ale się pojawią, to się pojawią. No a Nana broi średnio oceny 5,30. No przecież to fatalnie wygląda, jak na bramkarza. Højlund jakoś daje radę. Zobaczymy, jak to dalej będzie się rozwijać. To tyle ode mnie. Jak się wam podobało, zostawcie suba. Na razie piątka.